Witam wszystkich na kanale Megafish. Znajdujemy się na plaży, na bałtyckiej plaży w Orłowie. Zaraz pokażę rzut, co znajduje się przede mną. Tutaj molo w Orłowie. A tam w oddali widać już moich kolegów po kiju. No to dlaczego? Ponieważ rozpoczął się sezon na belony. No i w związku z tym i też jestem tutaj ja i spróbuję trochę porzucać. Jaki stosuję sprzęt? To moje wędzisko. To jest, słuchajcie, Parabellum od Savage Gear. Długość wędki 305 mm i 307 mm i ciężar rzutowy od 12 do 32 gram. Kołowrotek, który stosuję, to jest Dajwa wielkość 4000 i to jest sprzęt, który mi w zupełności wystarczy do takich połowów. Plecionka 14. No przynęt przejdę jeszcze za chwilę. No więc co? Trzeba ubrać się odpowiednio, bo do wejścia do morza trzeba mieć odpowiednie spodnie, buty. Mam i ja takie. Woda o tej porze roku jest jeszcze dosyć chłodna. To jest około 10 stopni. Dlatego trzeba pod tymi spodniobutami mieć odpowiednią bieliznę. To jest bielizna termoaktywna, grube skarpety, bo ta woda jednak wychładza. I tak przygotowany mogę wchodzić do wody. Co jeszcze jest na moim ekwipunku? Kamizelka, którą zaraz założę. Słuchajcie, jak zbudowany jest mój zestaw. Ja do tej plecionki dokładam taki mniej więcej metrowy albo 80-centymetrowy fluorokarbon. Zaraz Wam pokażę, jaki to fluorokarbon. Ja używam takiego. Freestyle, grubość 0,28 mm. I do tego przywiązuję krętlik z agrafką. No i to jest wszystko. Do tego dopinam przynętę. Staram się jak najmniej sprzętu zabierać, także w zasadzie wszystko mieści się w kieszeniach kamizelki. Do tego wszystkiego mam jeszcze odpowiednią siatkę. To jest taka siatka z taką pianką pływającą, długość 70 cm, strokiem takim, z zapięciem, żeby nie trzeba było chodzić za każdym razem do brzegu po złowieniu ryby. Na jakie przynęty będę dzisiaj łowił? O, to cała moja, to cały mój zestaw przynęt. To jest niezła przynęta, taka imitacja szprotki z czerwonymi kropkami, czerwień, ale również bodziasy, czyli błystki rociowe od Bogdana Kasaka, stąd ta nazwa, bodzias. Zobaczcie, że ja jeszcze tutaj stosuję taką przedłużkę w postaci krętlika. Nie łączę bezpośrednio kotwiczki z oczkiem przy przynęcie. Czas wejść do wody. Na razie się rozłączam i połączę się już, jak będę w wodzie. Przy okazji załapałem się na kręcenie jakiegoś filmu z czasów II wojny światowej, bo tu widzę jakieś hitlerowskie flagi i aktorów na molo. Molo jest zamknięte. Tutaj pływają kaszubskie żaglówki, więc jest klimacik.
fajnie się można poczuć jak 100 lat temu, patrząc na tych maszoperów. Maciek. Wchodzimy. Dobry. Jak dzisiaj efekty? Nic. Słabo. Jedną maty. A tam nie idzie przejść bliżej mola? Tym... A ja nie wiem. Czy tam jest po prostu za głęboko? Nie, chyba koło mola idzie. Bo tak, no mówię, no to ona tak zazwyczaj tutaj krąży w tym pasie takim, nie? Raz pamiętam, raz było tam lepiej, raz tu lepiej, i tak się przeskakiwało. Ale to nie widać tej ryby w ogóle, żeby chodziła. No zmieniła się pogoda też, nie? Zobaczymy. Pewnie, na razie. Tu koledzy już rezygnują. Niestety brania są słabe. Jedna ryba na 10 wędkarzy. Zmienię przylędzę. No może taki. Taki bodziosek. Tu pod nami dosłownie. Jest pierwsza. Proszę? Tu dosłownie obok, tu. Ale zapysk. Tak, zapysk. Pierwsza w sezonie, belonka, zacięta pięknie za pyszczek. Ła, ale się wbiła. Mały? To? No, coś ciągnę. Chyba tam. Jest. Nie gryź mnie. Jest, siedzi. No, nie gryź mnie. Zapysk, tak. No, chodź tu, smaku. Jest. A. Nie, co jest grane? No przecież taki opór jest, jakbym kurde tam smoka ciągnął. Może za pół. No. Ja pitole, co to jest?
Może to nie jest kurde belona. Ta, podczepiona. Opór był straszny na początku. A, w łeb dostała. Piękna. Pokażę wam tylko, na co miałem dzisiaj najwięcej brań. Taki bodziasek. To jest, zdaje się, 50 gram. Kotwiczka na takiej przedłużce skrętlika, dwa kółeczka, no i oczywiście tutaj celowniczek z tyłu, obowiązkowo trzy kropeczki, które ma belonka uderzać. No i to wszystko na złotym krętliku z agrafką przyczepione do przyponu z fluorokarbonu. Na razie. Witam jeszcze raz. Już jestem po wędkowaniu. Udało się złowić kilka fajnych rybek. To nasze polskie belony. Tak wyglądają, trochę jak skrzyżowanie bociana z węgorzem, ale fajna rybka, bardzo smaczna. Belona. To jest nasza bałtycka belona. Mogę to zdjęcie? No pewnie, że tak. Proszę bardzo. Tutaj tak, blisko brzegu? No nie tak blisko, no trzeba tam wejść do wody. Proszę? Nie, no ja wchodzę do tyle, ile mogę, nie? Czy tutaj? Bardzo się z tego cieszę, że udało mi się 5 belon wyciągnąć. Będzie z tego fajny obiad. Na razie, trzymajcie się, cześć!